Drodzy, dziś w ramach historii wybranych pakiet historii, można powiedzieć taki poświąteczny pakiet dwóch historii, obie z Księgi Dziejów Apostolskich. Pierwsza z nich to historia Ananiasza i Safiry, a druga to ustanowienie siedmiu diakonów. I ktoś może powiedzieć, no historie te przecież nie łączą się z sobą. Rzeczywiście są to historie, które mówią o różnych rzeczach, o różnych problemach, o różnych wydarzeniach w pierwszym zborze chrześcijańskim w Jerozolimie. Ale chciałbym, byśmy zobaczyli, że jest coś, co łączy jednak te historie. A tym czymś jest, do tego za chwilę wrócimy, najpierw przypomnijmy sobie tę historię. Historia Ananiasza i Safiry jest zapisana w 5 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, choć tak naprawdę, żeby tę historię dobrze zrozumieć, musielibyśmy zacząć trochę wcześniej czytać i polecam, przeczytajcie od 4 rozdziału 32 wiersza. Ja czytam od 5 rozdziału. Lecz pewien człowiek o imieniu Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. Wtedy Piotr powiedział: Ananiaszu, czym to szatan wypełnił twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy dopóki ją miałeś, nie była twoja? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać tym, co za nią otrzymałeś? Jak mogłeś taką myśl powziąć w sercu swoim? Nie skłamałeś ludziom, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz upadł i umarł. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi natomiast wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po upływie około 3 godzin weszła także jego żona, nie wiedziała, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Odpowiedziała: tak, za tyle. Wtedy Piotr oznajmił: dlaczego się umówiliście, aby wystawić na próbę ducha Pana? Oto stoją przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża, wyniosą również ciebie. I upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża. Wielki strach ogarnął wówczas cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. To jest pierwsza historia, natomiast druga, ustanowienie siedmiu diakonów, to jest 6 rozdział od 1 wiersza. W tym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że podczas codziennego posługiwania ich wdowy są zaniedbywane. Wówczas 12 zwołało wszystkich uczniów i oznajmiło: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boga, a obsługiwali stoły. Wybierzcie więc, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha mądrości. Im zlecimy to zadanie. My natomiast oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochara, Nikonara, Tymona, Permanesa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. I potem jest jeszcze krótko o tym, jak oni zostają wprowadzeni. Natomiast, drodzy, można powiedzieć, dwie zupełnie różne historie i rzeczywiście historie też, które kończą się inaczej, ale chciałbym, byśmy na tę historię spojrzeli z perspektywy, która je łączy. Z perspektywy rozwoju Kościoła, bo musimy mieć też świadomość tego, że rozwój pociąga za sobą nie tylko wyzwania, ale też przynosi nowe problemy, z którymi wcześniej zbór w Jerozolimie nie mierzył się, nie miał okazji, a przypuszczalnie nawet o nich nie myślał. Żeby to zrozumieć i spojrzeć na ten rozdział, musielibyśmy się cofnąć do 1 rozdziału, gdzie w 15 wierszu mamy zapisane takie słowa. Wtedy Piotr stanął między braćmi, a zebrało się razem około 120 osób i tak przemówił. I drodzy, to jest pierwsza informacja, która podaje nam obraz tego, jak wyglądał zbór jerozolimski jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, czyli można powiedzieć, jak wyglądała, ile osób było tych, którzy oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego, na przeobleczenie mocą z wysokości, tych, którzy po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, po Jego wniebowstąpieniu postanowili trwać i oczekiwać wypełnienia
obietnicy. Druga informacja, jeśli chodzi o wzrost osób w zborze jerozolimskim, jest zapisana w drugim rozdziale, gdzie w 41 wierszu, już po mowie Piotra, po zesłaniu Ducha Świętego, mamy zapisane te słowa. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. Przyłączono tego dnia około 3000 ludzi. Bardzo duży wzrost w porównaniu do tych 120. I jeszcze dalej, w czwartym rozdziale, w czwartym wierszu, czytamy takie słowa. A wielu z tych, którzy usłyszeli naukę, uwierzyło, liczba mężczyzn sięgała 5000. Drodzy, trzy teksty mówiące o tym, jak wzrasta zbór w Jerozolimie. Można oczywiście zadać sobie pytanie, czy te liczby są prawdziwe? I odpowiem od razu tak i nie. Jestem absolutnie pewien, że nikt w zborze jerozolimskim każdego dnia nie przeliczał, ile osób uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa. Nie prowadzono żadnych kartotek zboru jerozolimskiego ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim dniu. Natomiast jest ten tekst absolutnie prawdziwy, bo pokazuje wzrost osób, które wierzyło w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wzrost osób, które w Jezusie Chrystusie odkryły oczekiwanego Mesjasza. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, jak wyglądał ten zbór na przykładzie tego, gdybyśmy przenieśli to w czasy współczesne. Jak wyglądałyby nasze parafie, gdyby w ciągu kilku tygodni, może kilku lat, liczba osób wzrosła 10, 20 czy 30-krotnie. Oczywiście bylibyśmy szczęśliwi, ale to za sobą pociąga wiele problemów. Po pierwsze, zwyczajnie organizacyjnych. Nie wiem, czy w każdej parafii bylibyśmy w stanie się pomieścić, jak zorganizowalibyśmy nauczanie, lekcje religii, spotkania itd., itd. Przepełnieni radością musielibyśmy się mierzyć z wieloma problemami, dokładnie z tymi, z którymi musiał mierzyć się zbór w Jerozolimie. Jestem przekonany, że nasza historia, historia Ananiasza i Safiry, w której zwracamy uwagę na pieniądze, tak naprawdę jest historią, która zaczyna się od problemu ze zrozumieniem nauki. Jestem pewien, że przy tej ilości osób apostołowie najzwyczajniej w świecie nie byli w stanie w pełni tłumaczyć wszystkiego, co dla nich przynosi Jezus. Ktoś może powiedzieć, no jak to, no przecież oni tam byli. Ale tak duży wzrost osób powodował, że przyjęcie tej nauki, zrozumienie jej w jednej chwili wcale nie było proste, bo musimy odróżnić dwie rzeczy. Czym innym jest nawrócenie, a czym innym jest później wzrost w wierze. Nawrócenie może być pewną chwilą, pewnym momentem, pewnym wydarzeniem, pewną drogą też. Natomiast wzrost w wierze zawsze jest związany z czasem, ze zrozumieniem wielu rzeczy, z przejściem też przez wiele problemów, by zrozumieć, co kryje się i co dla nas przynosi Jezus Chrystus. Kiedy czytamy Ewangelię, przecież nie raz widzimy sytuację, w którym apostołowie nie rozumieją tego, co Jezus do nich mówi. Zresztą Jezus sam w pewnym momencie mówi im, teraz nie rozumiecie, ale przyjdzie Duch Prawdy, Pocieszyciel, On prowadzi was we wszelkie poznanie. Po co są listy? No nie tylko po to, byśmy poznawali podróże apostoła Pawła na przykład, ale one są świadectwem tego, jak wiele niezrozumienia pozostawało, jak wiele własnych interpretacji próbowano dodawać po tym, gdy na przykład Paweł z tego czy innego miejsca wyjeżdżał. I myślę, że dokładnie tak dzieje się w przypadku Ananiasza i Safiry. Oni najzwyczajniej w świecie, po pierwsze, nie rozumieli wszystkiego, co się dzieje. Efekt jest taki, i myślę, że bardzo jasne, że kiedy nie rozumiemy wszystkiego, próbujemy się kierować tym, co robią inni. To dzisiaj też widać. To nie jest tylko kwestia Ananiasza i Safiry. My też, kiedy na przykład przychodzimy do jakiejś wspólnoty, której nie znamy, nie wiemy do końca, jak wygląda tam liturgia, zazwyczaj siadamy gdzieś troszeczkę z boku czy w środku, broń Boże, z przodu. Dlaczego? No bo wtedy zawsze możemy się przyjrzeć i zobaczyć, co robią inni ludzie. Ananiasz i Safira przyglądali się innym ludziom. Było ogromne zachwycenie, można powiedzieć, ogromna radość, przepełnienie tym wszystkim. Ludzie więc sprzedawali to, co mieli, chcieli się tym dzielić, chcieli, by wszyscy byli tymi, którzy mogą korzystać z ich dobra. Ananiasz i Safira widzą, że oni też tak robią, robią to, zrobili to,
ale kompletnie nie rozumieli, a przede wszystkim nie godzili się wewnętrznie na to. Myślę, że też znamy to z wielu różnych spotkań, kiedy wydaje się, że wszyscy powinni myśleć tak samo. Co przeżyliście w ostatnim tygodniu? Jak Pan Bóg pokierował wami w ostatnim tygodniu? Nie uczestniczyliście w takich spotkaniach, kiedy lider mówi i teraz każdy po kolei musi powiedzieć, co przeżył w ostatnim tygodniu z Bogiem. No i wiem to z własnego doświadczenia, ale też z wielu rozmów, że część osób zaczyna wymyślać, no bo wypada coś powiedzieć. Jak tu powiedzieć, że nie bardzo cokolwiek czułem albo nie wiem, czy cokolwiek przeżyłem? I dokładnie tak wygląda historia Ananiasza i Safiry, że kiedy nie rozumiemy, zaczynamy myśleć po swojemu, a w przypadku Ananiasza i Safiry do tego dochodzi kwestia taka, że próbują oszukać innych, bo tak naprawdę, kiedy nie rozumiemy i kierujemy się tylko i wyłącznie, by robić tak, jak robią inni, to tak naprawdę jesteśmy jak Ananiasz i Safira. Zaczynamy oszukiwać innych ludzi. Próbujemy pokazywać, że robimy, czy żyjemy, przeżywamy inaczej, niż tak naprawdę w nas jest. A to prowadzi do prostej drodze, do tego, że stajemy się oszustami duchowymi, a oszustwo duchowe, kłamanie, prowadzi do śmierci. Śmierci duchowej, w przypadku Ananiasza i Safiry, jak czytamy, też do śmierci fizycznej, choć ja muszę powiedzieć, że jestem trochę daleki od tego, bo myśleć, że jest to kara, którą spuszcza na nich, czy zsyła na nich Pan Bóg. Tego akurat w tym tekście niekoniecznie znajdujemy. Kiedy więc to, co robimy, nie wynika ze zrozumienia nauczania Chrystusa, a wynika tylko i wyłącznie z chęci naśladowania tego, co i jak robią inni, tak naprawdę, drodzy, zaczynamy siebie okłamywać, zaczynamy okłamywać innych, a to jest nic innego jak oszustwo, które w prostej drodze prowadzi do śmierci duchowej. Dlatego myślę, że ta długa historia pokazuje nam pewne wyjście. Jestem w pewien sposób przekonany, że historia Ananiasza i Safiry, która też kończy pewien etap rozwoju Kościoła, czy można powiedzieć, kończy pewien etap takiej radości, bez myślenia o tym, co dalej, tak? Bo próbujmy sobie wyobrazić, że wszyscy sprzedają wszystko, co mają, przynoszą do stóp apostołów i zaczyna się robić problem. Bo apostołowie naraz nie mogą tylko i wyłącznie zajmować się nauczaniem, muszą się też zajmować dystrybuowaniem dóbr. I myślę, że to jest pewien wstęp do historii, którą mamy zapisaną w 6 rozdziale, bo tam już wyraźnie wszczyna się szemranie helenistów przeciwko Hebrajczykom. Jak czytamy wcześniej, w momencie, kiedy właśnie następuje ten wzrost. Pamiętajmy też, że i heleniści, i Hebrajczycy, i jedni, i drudzy to są Żydzi. Natomiast najprawdopodobniej, i myślę, że tak należałoby to czytać, po prostu apostołowie, którzy byli Hebrajczykami, mieli problem w docieraniu do helenistów posługujących się innym językiem, odwiedzających jednak inne synagogi w Jerozolimie. To była też już bariera kulturowa. Trudno było przeskoczyć. To powodowało, że wśród helenistów zaczyna się szemranie. Ale co tutaj jest, drodzy? Otóż to szemranie nie zostaje tylko i wyłącznie w kategorii szemrania, nakręcania się, narzekania, bo w pewnym momencie ta wieść, i przypuszczam, że bardzo szczerze, dociera do apostołów. Jak czytamy, stawiali im zarzuty, tak? Oni do nich poszli, oni im powiedzieli o tym, słuchajcie, tak być dalej nie może, że wy jesteście w jednym miejscu, a my czujemy się zaniedbywanie. To jest bardzo pozytywna rzecz i myślę, że z tej lekcji możemy się bardzo wiele nauczyć w funkcjonowaniu Kościoła w każdym czasie i w każdym miejscu, że trzeba o problemach mówić. Trzeba o problemach donosić władzom zwierzchnim, dlatego że to jest niesamowity oczyszczający element i oczyszczający moment, bo właśnie dzięki tej rozmowie, której absolutnie zabrakło w historii Ananiasza i Safiry. Bo moglibyśmy sobie wyobrazić Ananiasza i Safirę, którzy mówią, nie rozumiemy, dlaczego mamy to wszystko sprzedać. Nie powiedzieli tego. Tutaj mamy historię ludzi, którzy widząc, że coś dzieje się i czują, że coś dzieje się nie tak, idą i mówią to apostołom, słuchajcie, tak dalej być nie może. To jest początek,
można powiedzieć, umożliwienie tego, by sprawę trudną, sprawę, no, która mogłaby stanowić o pewnym rozłamie, zaognieniu, o nienawiści to może za duże słowo, ale o, można powiedzieć, takim kwasie, który by przeżerał tę wspólnotę, a z czasem doprowadziłby do tego, że ludzie zaczęliby się odsuwać od siebie. Rozmowa, nawet trudna, sprawiła, że oto w tym momencie apostołowie uświadamiają sobie jedną bardzo istotną rzecz. Nie są w stanie ogarnąć wszystkiego. Nie będą w stanie zająć się wszystkim. I drodzy, tak wygląda to również w naszych wspólnotach. Warto sobie uświadomić, że nie jesteśmy w stanie zająć się wszystkim, nie jesteśmy sami w stanie zrobić wszystkiego, że wspólnota potrzebuje współpracowników. My bardzo często czytamy tę historię jako historię powołania diakonii, choć drodzy, trzeba powiedzieć, że jest to historia, która pokazuje konieczność dzielenia się odpowiedzialnością, dzielenia się posługą w Kościele w ogóle, w każdym jego zakresie. Bo przecież kiedy czytamy tę historię dalej, kiedy spojrzymy na historię Szczepana, to zobaczymy, że Szczepan zostaje osądzony, ukamienowany nie dlatego, że usługiwał przy stołach, ale właśnie ze względu na głoszone Słowo Boże, na głoszoną jego treść. Był jednym z tych, którzy głosili Ewangelię. I myślę, że ta historia uczy nas tego, jak ważne jest to, by umieć podzielić się odpowiedzialnością za Kościół w każdym jego zakresie. Myślę, że to jest też historia w ogóle Księga Dziejów Apostolskich. Pokazuje, jak ważne jest to, byśmy umieli przez problemy przechodzić. I dlatego polecam czytanie Księgi Dziejów Apostolskich, bo i dzisiaj jest to niesamowita nauka dla nas dziś w Kościele, dlatego że problemy, przez które przechodził pierwszy zbór w Jerozolimie, to problemy, które i dzisiaj dotykają naszych wspólnot. Ja nie chcę powiedzieć, że codziennie, na szczęście nie codziennie, ale od czasu do czasu problemy, które mamy w naszych kościołach, w naszych wspólnotach, w naszych zborach, to są dokładnie te same problemy, tylko że wyłącznie w innym czasie. To był inny czas, inne uwarunkowania, ale problemy Kościoła są ciągle te same. Dotykają i finansów, dotykają i umiejętności dzielenia się i wielu, wielu innych kwestii, które znajdziemy w Księdze Dziejów Apostolskich i warto, byśmy o nich rozmawiali, tak jak w tej historii diakonów, byśmy nie zachowywali się jak Ananiasz i Safira, którzy gdzieś kryją się, którzy gdzieś próbują między sobą coś poustalać, nie potrafią zadać pytania dlaczego, byśmy raczej byli jak ci, którzy mówią: nie rozumiemy, czujemy się zaniedbywani, czujemy, że coś jest nie tak, bo jeśli tak będziemy postępować, to myślę, że dajemy sobie szansę, tak jak wtedy w Jerozolimie, na to, by sprawy zostały podjęte w dobry sposób. I drodzy, tymi historiami chcę z wami pożegnać się w pierwszej części naszego cyklu Historie Wybrane. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie telefony, SMS-y, e-maile, które do mnie docierały, także bardzo dziękuję też za wasze wsparcie. Piszcie też, drodzy, w komentarzach, jakie historie chcielibyście, by znalazły się w drugiej części cyklu Historie Wybrane, które chcemy, by mogły wystartować już w marcu. Zapis naszych spotkań znajdziecie również jako podcast z Bożego Słowa, także bardzo serdecznie zachęcam. Za nasze spotkania dziękuję i do zobaczenia na wiosnę. Nie, przepraszam, jeszcze raz. Więc kiedy nie kierujemy... Jeszcze raz. Innych ludzi, co oni robiąc, chcąc być tacy jacy, 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 j